Pani Moniko, proszę mnie umówić z naszymi prawnikami. Pani Moniko? Co jest? Pani Moniko? Gdzie są wszyscy? Gdzie są wszyscy? No jak to, tam gdzie zawsze. Każda przerwa na papierosa zabiera 8 minut czasu pracy. Przeciętnie pracownik, który pali, robi sobie 5 przerw. Łącznie to 40 minut dziennie. W ciągu roku to 20 dni wolnego dla każdego z tych palaczy. A ty musisz za to płacić. A pracownicy nawet się nie regenerują. Przeciwnie. Narażają się na wiele chorób związanych z paleniem. Ale przecież nie zmuszę ich do zdrowego trybu życia. Nie musisz. Wystarczy, że dołączysz do programu Nie palę, bo... I tam dowiesz się wszystkiego, co możesz zaproponować swoim pracownikom zamiast przerwy na papierosa. Nie palę, bo... Wszystkim to wychodzi na zdrowie!